Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam was dzisiaj do top plusów i top minusów Xiaomi Mi 5X. I przyznam szczerze, że w tej półce cenowej wydaje mi się, że to urządzenie albo nie ma praktycznie w ogóle minusów, albo one są rzeczywiście bardzo, bardzo znikome. I może zacznijmy sobie od tego, co najmniej mi się podoba, jeżeli chodzi o to urządzenie po takim ponadtygodniowym testowaniu. Pierwszą z tych rzeczy jest niewątpliwie to, że kupując to urządzenie powiedzmy w Chinach, niestety dostajemy je z softem chińskim. Oczywiście jest już MIUI Polska, natomiast pamiętacie, jak przy Mi 6 mówiłem, że żałuję trochę, że zmieniłem z jednego prostego punktu widzenia, że ten aparat trochę gorzej chodził, i tutaj chciałem zostawić właśnie, biorąc pod uwagę, że jednak mimo wszystko to urządzenie chcę zobaczyć, jak wygląda na tym oryginalnym softie. Natomiast na minus bym to tutaj oczywiście podkreślił, że po prostu trochę musimy się nakombinować, jeżeli chodzi o to urządzenie, biorąc pod uwagę ściąganie z Chin, i to nie dla wszystkich może być super, super proste. I drugim minusem, o którym chciałbym powiedzieć tutaj mimo wszystko, jest to, że wydaje mi się, że jednak na tym softie jest kiepsko zoptymalizowany RAM. Niestety, mam 4 GB, tak na dobrą sprawę powinno tego RAMu być bardzo, bardzo dużo. 855, mam trochę aplikacji odpalonych, natomiast to też nie jest tak, że tych aplikacji nie wiadomo ile jest. I wydaje mi się, że troszkę jak w Xiaomi Mi 6, że z tym RAMem nie jest tutaj tak idealnie aż zoptymalizowane, jeżeli chodzi o to konkretne urządzenie. Jak widzicie, ten RAM się zapełnia, ale nie zostaje go jakoś nadmiernie dużo, to znaczy nie możemy to jakoś super mocno poszaleć, ale do takiego codziennego użytkowania wydaje mi się, że i tak jak najbardziej wystarczy. Natomiast samo działanie, użytkowanie tego sprzętu przez dłuższy czas wydaje mi się, że naprawdę jest bardzo w porządku. Możecie zobaczyć, 2,2 zostaje z 4, gdzie są 2 GB pamięci RAM, jeżeli chodzi o tą nakładkę, która oczywiście jest rozbudowana, ale nie jest też jakoś chyba mocno obciążająca. To tak na dobrą sprawę nie wiem. Jeżeli chodzi o samo działanie urządzenia, wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo ok. Pokazywałem wam wcześniej testy syntetyczne. Tu nie ma jakiegoś wielkiego szału, około 60 tysięcy punktów z hakiem. Natomiast wszystkie aplikacje, z których tutaj korzystam, odpalały się właściwie raz szybciej, raz wolniej, ale generalnie bardzo sprawnie, nie mam jakichś tutaj większych zastrzeżeń. Nic się też nie zawiesiło, więc urządzenie rzeczywiście działa w miarę responsywnie. W większości przypadków w tej półce cenowej ciężko będzie znaleźć urządzenia, które będą działały szybciej, będą miały więcej tego RAMu, czy też lepsze podzespoły. Warto również wspomnieć o tym, że 64 GB w tej półce cenowej to nie jest standard, to nadal jest w pewien sposób rarytas. Ogromnym plusem, jeżeli chodzi o ten sprzęt, jest aparat. I przyznam szczerze, że nawet w tych takich gorszych warunkach oświetleniowych mam porobione kilka zdjęć. Może one nie są jak Mi 6, ale mimo wszystko wygląda to naprawdę całkiem, całkiem nieźle. Tu właśnie takie gorsze warunki oświetleniowe. Widać sporo szumu, ale wydaje mi się, że i tak jest całkiem nieźle. Wydaje mi się, że to jest co najmniej poziom OnePlus 5. Robiłem sobie porównawcze zdjęcia i wydaje mi się, że nie wypada to tam jakoś super lepiej. Natomiast co do trybu portretowego, wydaje mi się, że rzeczywiście to jest rewelacyjne rozwiązanie, biorąc pod uwagę jakby tej klasy sprzęt. Wam pokażę same zdjęcia, bo chyba to jest najważniejsze. Mam tutaj kilka, że tak powiem, portretów jeszcze i faktycznie wychodzi to bardzo, bardzo fajnie. Gdzieś tu jeszcze mobile miałem. To świetnie to wychodzi, już nie mówię nawet o Pawle, ale generalnie po prostu wydaje mi się, że ten tryb portretowy wypada tutaj bardzo ładnie odcina to tło, tego nie widać. Oczywiście to były świetne warunki oświetleniowe, więc tutaj nie ma się za bardzo jak do czegokolwiek doczepić, ale ten efekt jest rzeczywiście naprawdę bardzo, bardzo dobry. Tutaj akurat żonie robiłem w galerii handlowej, gdzie jednak te warunki oświetleniowe już nie były takie rewelacyjne. Wydaje mi się, że ogólny efekt jest jak najbardziej ok. Co do takich zdjęć zwykłych, po prostu robionych, mam tylko jeden zarzut. To akurat są zdjęcia z Nowego Jorku, że czasami ta kolorystyka po prostu raz wygląda tak, raz wygląda tak. Tutaj są zdjęcia jakby, wydaje mi się, że dobrze odwzorowane. Tutaj jakby troszeczkę wszystko jest takie pożółknięte, łącznie z niebem. Nie wiem, właściwie to jest tym samym aparatem robione, nie, to jest tym drugim, więc możliwe dlatego, że właśnie tym drugim aparatem to ta kolorystyka jest troszeczkę gorsza. Panoramy bardzo ładnie skleja, wydaje mi się, że wygląda to całkiem nieźle. Oczywiście troszeczkę musimy poczekać, żeby to się odświeżyło, ale wygląda to naprawdę rewelacyjnie. W tej półce cenowej ten aparat naprawdę robi robotę
No i ten zoom rzeczywiście jest też całkiem spoko, jeżeli chodzi o przybliżanie sobie zdjęć. Wydaje mi się, że bardzo ładnie radzi sobie tutaj HDR. To zdjęcie właściwie na OnePlus 5 nie udało mi się zrobić poprawnie, w sensie takim, żeby było widać tutaj, o kogo chodzi, a chodzi o Jagiełłę. Więc wydaje mi się, że jest naprawdę całkiem nieźle. Tu kilka jakichś dodatkowych zdjęć. No wiadomo, po przybliżeniu nie wygląda aż to tak rewelacyjnie, ale mimo wszystko wydaje mi się, że jest naprawdę całkiem nieźle. I aparat ogólnie jest tutaj jak najbardziej na plus. Plusem jest również muzyka. Wydaje mi się, że urządzenie gra wystarczająco czysto, głośno i ta jakość dźwięku nie jest zniekształcana przy najwyższych poziomach głośności. Trochę tam basu próbuję udawać, więc jest naprawdę całkiem nieźle. No, wydaje mi się, że chyba lepszych telefonów, no może teraz oczywiście idole stare, czwórki lepiej grają, ale jeżeli chodzi o świeże urządzenia, to za dużo takich, które tak dobrze sobie radzą, jak najbardziej nie ma. No i na sam końcu warto wspomnieć o jednej rzeczy, że samo urządzenie po prostu jest ładne. Cieszę się, że to nie jest kolejny taki sam Chińczyk jak wszystkie inne Xiaomi, które były, jeżeli chodzi o Redmi serię. Oczywiście jest podobny do iPhone'a, do Oppo, do OnePlus 5, ale mimo wszystko ten wygląd jest dużo lepszy niż innych urządzeń wcześniej, więc to jak najbardziej w porządku. Skaner odcisku palców również fajnie działa, więc to również zaliczam na plus. Mało rzeczy jest, żeby się przyczepić do tego smartfona, więc jak najbardziej polecam, jeżeli macie możliwość dorwania go czy kupienia go z Chin. Jeżeli są jakieś kupony, to dorzucam je w opisie, żeby ewentualnie sobie taniej trochę wyrwać to urządzenie. Ja mogę je stanowczo polecić. Oczywiście myślę, że po recenzji zrobię też i wrzucę po prostu tutaj sobie miły Polska, żeby zobaczyć, czy to lepiej działa, czy też nie. Chociażby jeżeli chodzi o zagospodarowanie pamięcią RAM, ale tutaj nie ma tego problemu, jeżeli chodzi o HDR. Jest po prostu jeden HDR, który działa całkiem nieźle. Te zdjęcia się przetwarzają w miarę szybko, jak na takie urządzenie, więc jest naprawdę całkiem w porządku. Dajcie znać, co myślicie. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście zapraszam bardzo serdecznie. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć!